Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś, drodzy Państwo, o pięciu największych kłamstwach w historii Polski. Jerzy Giedroyć, legendarny szef paryskiej kultury, miesięcznika, który był wydawany przez 53 lata, taka ikona właśnie polskiej myśli politycznej, nie zawsze bezbłędnej, ale dobrze Polsce życzącej, mawiał, że polska historia jest zakłamana jak żadna inna. I tak właśnie jest. I takim największym, pierwszym kłamstwem założycielskim, które powstało w polskiej historii, jest to, że Mieszko I przyjął chrześcijaństwo jako sposób walki z Niemcami, a żeby się bronić przed niemieckim Drachnach-Osten już w wiekach średnich. Drodzy Państwo, tak nie było. Mieszko I przyjmował chrześcijaństwo w 966 roku jako wybór polityczny, wybór przynależenia do większej wspólnoty. Przy czym niekoniecznie był to wybór moralny, ale wybór bardzo korzystnego systemu operacyjnego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, do zarządzania państwem. Zanim Mieszko I zdecydował się na chrześcijaństwo, to wspólnotami rządził najsilniejszy bandzior w stadzie, człowiek, który był najbardziej brutalny, budował najlepsze koalicje. I coś takiego jak prawo dziedziczenia mogło działać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy syn był równie sprawny i równie bezwzględny jak ojciec, i jeszcze na dodatek był w odpowiednim wieku, aby tą ojcowiznę przejąć. Dlatego wybór chrześcijaństwa pozwalał takim pierwszym, wtedy jeszcze słabym państwom plemiennym na wzmocnienie władzy książęcej, wzmocnienie władzy później królewskiej, uczynienie z tej władzy pochodzącej od Boga, to znaczy posłuszeństwo władzy w systemie chrześcijańskim było obowiązkiem poddanych, a próba zamachu na władzę, która była od Boga, była grzechem, była przestępstwem, prowadziła do potępienia wiecznego. To był bardzo atrakcyjny system dla władców, który oferowało chrześcijaństwo. System, który pozwalał im mieć nadzieję, że państwo, które uważali za własne, zostanie odziedziczone przez ich dzieci, przez ich zstępnych. To również było atrakcyjne dla otoczenia, które z kolei miało zabezpieczone swoje pozycje, ponieważ ten system dziedziczenia przywilejów obowiązywał także innych. Niemcy zaś, drodzy Państwo, w tamtym czasie traktowali Polskę jako jedną z gałęzi powstającego, próbującego się powstać wielkiego państwa chrześcijańskiego. To było świetnie widać, chociażby w relacjach Ottona z Bolesławem, cesarza Ottona z Bolesławem Chrobrym, w Zjeździe Gnieźnieńskim, gdzie Chorobry został wywyższony przez innych władców sąsiadujących taką prywatną, osobistą relacją. To polegało na właśnie tworzeniu takiej struktury, którą można porównać do współczesnych korporacji. Polska miała być jednym z departamentów tej korporacji chrześcijańskiej, odpowiedzialnym za Europę Środkowo-Wschodnią. Te słynne wojny Mieszka I z książętami, jakimiś tam margrabiami niemieckimi, to były wojenki lokalne, to nie były wojenki polsko-niemieckie, to były walki ludzi, którzy uznawali zwierzchność cesarza, natomiast starali się, jakbyśmy to powiedzieć, walczyć w ramach tej korporacji w poziomie. To najlepiej widać, kiedy wnuk Bolesława Chrobrego, Kazimierz, próbował wrócić do Polski, która była ogarnięta chaosem, plądrowana ze wschodu bardzo mocno również przez podnoszące głowy
lokalnych książątków z Mazowsza, to otrzymał od cesarza niemieckiego kilkuset ciężko zbrojnych, którzy mieli mu pomóc przywrócić polskie państwo, dlatego że było ono ważnym elementem systemu bezpieczeństwa. Także późniejsze tutaj kolonizacje mieszczan, czy tych nie tyle mieszczan, co ludności niemieckiej, zakładanie miast w Polsce miało charakter dobrowolny i uwaga, polscy książęta zabiegali o osadników z Niemiec. Ale to, drodzy Państwo, w drugim kłamstwie, największym kłamstwie, drugim polskiej historii, czyli tego, że rozbicie dzielnicowe, podział Polski na księstwa, którego dokonał Bolesław Krzywousty na początku XII wieku, było złe. W rzeczywistości ten podział sprawił, że przez prawie 200 lat Polska rozwijała się bardzo szybko. Dopiero później taki okres rozwoju gospodarczego mieliśmy dopiero jak nastała rewolucja przemysłowa. Dlaczego się rozwijała bardzo szybko? Ponieważ te udzielne księstwa, które powstały w wyniku tego podziału, zaczęły rywalizować ze sobą. W tamtym czasie w Polsce o pańszczyźnie jeszcze nikt nie słyszał. Obywatele poddani wybierali sobie tego władcę, który oferował najlepsze warunki. Tam były nawet dożywotnie zwolnienia podatkowe dla kogoś, kto się decydował osiąść w jakimś terenie. Władcy myśleli tam bardzo przyszłościowo, wiedzieli, że jeżeli ktoś tam przybędzie, to będzie pracował, będzie sprzedawał produkty swojej pracy, będzie też kupował. I to już samo w sobie była ta walka właśnie o duszę, walka o posiadanie poddanych. Stąd właśnie między innymi zapraszanie mieszkańców ówczesnych Niemiec, powstawały całe wioski niemieckie. Stąd się to właśnie brało, to otwarcie na osadników, oto, ponieważ Polska była relatywnie słabo zaludnionym terenem. Dodatkowo większa liczba księstw powodowała, że ograniczone było psucie waluty, czyli to, co dzisiaj nazywamy inflacją. To znaczy psucie waluty polegało na tworzeniu monet tego samego nominału, który funkcjonował w obiegu, ale zmniejszania liczby srebra w nim. Czyli krótko mówiąc, każda kolejna edycja, każdy kolejny dodruk takiego pieniądza, czyli w tym wypadku nie druk, tylko bicie takiej monety, było po prostu zawierało mniej cennego kruszcu. To powodowało oczywiście inflację. Po zjednoczeniu Polski Kazimierz III, którego wielkim nazwał Długosz w czasach, kiedy już nikt nie pamiętał jego rządów, okradał właśnie swoich obywateli w ten sposób, że produkował coraz gorszej jakości walutę, a ona doszła do takiego stopnia, że w pewnym momencie musiał nakazać przyjmowanie swojej waluty, swojego monety pod groźbą kary śmierci. To znaczy nikt normalny sam z własnej woli nie chciał przyjmować zapłaty w pieniądzu bitym przez Kazimierza Wielkiego. Na tym to polegało, wówczas nie Wielkiego, tylko po prostu Kazimierza. I ta konkurencja właśnie książąt była bardzo korzystna dla rozwoju gospodarczego ówczesnej Polski. Sprawiała, że książęta po prostu walczyli o poddanych warunkami, które tworzyli. Pilnowali też bezpieczeństwa, no bo kto by chciał się przeprowadzać do księstwa, w którym są gwałty, rabunki, napady, łatwo stracić majątek, a nawet życie. W związku z tym Polska stawała się lepsza i silniejsza przez tą taką decentralizację, którą zarządził Bolesław Krzywousty. Dopiero, drodzy Państwo, kolejne kłamstwo tutaj z tych, które zaliczam, to jest oczywiście subiektywny mój ranking, o tym, że Polska upadła przez liberum veto. Liberum veto polegało na tym, że jeden poseł z jednej ziemi mógł zerwać cały Sejm po prostu mówiąc, że się nie zgadza i że to Polska przez to upadło.
Nieprawda, drodzy Państwo. Polska upadła przez system pańszczyzny, system faktycznego niewolnictwa, któremu podlegało ponad 70% społeczeństwa. Ta pańszczyzna zaczęła się na dobrą sprawę od 1496, od poparcia wyprawy króla Jana Olbrachta na Mołdawię. To był tak zwany przywilej piotrkowski, a na dobre sobie zabezpieczyła dostęp do tej darmowej siły roboczej szlachta w 1520 roku. Wtedy zamieniono zakres pańszczyzny z kilku dni rocznie na kilka dni tygodniowo. Do końca XVI wieku szlachta praktycznie zyskała dowolność w ustalaniu władzy swojej, sprawowaniu swojej władzy nad chłopami. To się odbywało naprawdę w taki sposób, że traktowanie niewolnicy traktowani przez właścicieli, co dzisiaj szokuje, na słynnym południu byli traktowani lepiej niż polscy chłopi. Często, oczywiście nie przez wszystkich, właśnie przez swoich de facto właścicieli. I ten fakt, że 70 parę procent społeczeństwa było pozbawione praw, było de facto niewolnikami, to spowodowało upadek Polski w XVIII wieku. Polski po prostu nie miał kto bronić. Elity były zbyt wygodne, zbyt, jakby to ująć, zajęte obroną własnych przywilejów. I to nawet dosyć, jeżeli ktoś próbował ich umiarkowanie je ograniczyć, jak w Konstytucji 3 maja, bo to też Konstytucja 3 maja, ja przypominam, nie znosiła pańszczyzny jako takiej. To był tak naprawdę główny powód tego, że w obronie Rzeczpospolitej nie było masowych zrywów w tamtym czasie, bo nie miał kto się zrywać. To znaczy pańszczyzna na terenach polskich, ja przypomnę, obowiązywała do czasów powstania styczniowego. To jest wtedy przecież to car swoim ukazem zdjął pańszczyznę z polskich terenów, czyli tutaj mówimy jeszcze o czasie, takie słynne, nazwijmy to chłopski sceptycyzm, dokładnie poddany, opisany przez Stefana Żeromskiego względem powstań, no brał się stąd, że chłop nie widział powodu, dla którego ma walczyć w obronie Polski, w której jest niewolnikiem. I drodzy Państwo, to jest śmieszne, bo większość Polaków w tej chwili jest w jakimś stopniu potomkami, zdecydowana większość właśnie tej najniższej warstwy, a panuje takie przeświadczenie właśnie o tym, o tej fajności tej szlacheckiej Polski, a ta szlachecka Polska po prostu była państwem wykorzystującym siłę niewolniczą i dlatego padła. Liberum veto paradoksalnie, drodzy Państwo, miało na celu zapobieżenie uchwalania głupich praw i przez pewien czas to nawet działało. Tutaj głównym właśnie powodem było to, że na całym świecie pańszczyznę zamieniono na czynsze, a w Polsce po prostu stworzono siłę, darmową siłę roboczą, która była przymuszana do tej pracy, której zabraniano wyjeżdżania, to znaczy zabraniano opuszczania miejsca urodzenia, czyli po prostu no straszne, straszne rzeczy. Zabraniało to było zabranianie kształcenia się de facto, zabranianie awansu społecznego, straszne rzeczy, drodzy Państwo. Jeszcze w XV wieku, w bitwie pod Grunwaldem, chłopi mogli przyłączyć się do wojska i zdobyć szlachectwo. Była ta droga awansu bardzo szybko, bardzo prosta i otwarta dla tych, którzy chcieli ryzykować życie, chcieli bawić się w służbę dla państwa, służbę dla króla. Potem to wszystko zaczęło być bardzo takim układem zamkniętym. I to jest właśnie powód, że Polska upadła przez niewolnictwo, przez niewolniczy system pańszczyzny, a nie przez liberum veto. Czwartym, największym kłamstwem, które wzbudza tutaj najwięcej emocji, to jest teza, że Polska odzyskała niepodległość dzięki powstaniu.
Drodzy Państwo, tak naprawdę każde powstanie w polskiej historii było tragedią, praktycznie każde, wyjąwszy te, które są najmniej dzisiaj eksploatowane, czyli powstanie wielkopolskie, zwycięskie powstanie wielkopolskie, które praktycznie jest marginalnie świętowane, a jest to genialny sukces strategii, logistyki, organizacji, bo Polacy po spędzeniu 123 lat w niewoli, a w wypadku zaboru pruskiego nawet więcej, bo przecież tam były ziemie, które wpadły w ręce Niemców jeszcze w 772 roku, stworzyli armię i sukcesem stawiali czoła, pokonywali armię niemiecką. Fakt, armię niemiecką zmęczoną wojną, armię niemiecką, która przegrała wojnę na zachodzie, ale to wciąż była armia zawodowa, armia dobrze zorganizowana, dobrze wyposażona, a jednak była bita przez tych, którzy stworzyli armię powstańczą. Oprócz tego oczywiście powstania śląskie. Poza tym, drodzy Państwo, to wszystkie inne powstania to szkodliwe prowokacje obcych. Tak samo było z pierwszym powstaniem, które nie jest zapamiętane w ten sposób, z Konfederacją Barską z 1768 roku, której skutkiem było doprowadzenie do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Tak samo było z kolejnym powstaniem, najbardziej znanym, które kojarzy się Polakom pozytywnie, powstaniem kościuszkowskim. Tymczasem powstanie kościuszkowskie to była historia, która doprowadziła do likwidacji państwa polskiego. Tadeusz Kościuszko, zamiast być wspominany jako bohater, który walczył z zaborcami, powinien być potępiany jako bezmyślny żołnierzyk, który dał się wykorzystać pruskim prowokatorom. Prusy dążyły za wszelką cenę do likwidacji zrębów polskiej państwowości, które wtedy jeszcze istniały przed trzecim zaborem, ponieważ obawiały się, że przy jakiejkolwiek zawierusze w Europie Polska odzyska zabrane przez Prusy tereny. A o ile Rosja i Austria, Cesarstwo Austriackie i Cesarstwo Rosyjskie mogły być mocarstwami bez polskich zabranych terenów, to Prusy, dla Prus zabranie Polakom ziemi było warunkiem istnienia tego państewka i jego statusu mocarstwowego. Dlatego Prusy sponsorowały w Polsce właśnie powstanie kościuszkowskie. Prusacy sobie tylko znanym powodem i dowodami, nie wiem jakimi powodami, w sensie takimi dowodami swojej, nie wiem, jakiejś zmiany orientacji, nie wiem, czym można było przekonać Polaków, że oni pomaszerują z Polakami na Petersburg w obronie polskiej niepodległości. To była tak rażąca głupota. Na przykład słynny szewc Jan Kiliński, który ma pomnik w Warszawie, był pruskim agentem. Brał pieniądze za organizowanie rozruchów w Warszawie właśnie po to, żeby doprowadzić do powstania, które doprowadzi do likwidacji państwa polskiego. Tutaj w tym wypadku nie mówimy o przypuszczeniach, ale o dokładnych zapisach pamiętnikarskich i pokwitowaniach, które się zachowały. Mamy tutaj właśnie pochwałę głupoty, bo wyciągnięcie wniosków z powstania kościuszkowskiego na pewno by doprowadziło do tego, że nie wybuchłoby kolejne tragiczne powstanie w historii Polski, powstanie listopadowe. Decydując się na powstanie listopadowe i podkreślając, że car ma małą konstytucję, zapominamy, że porównując w zasadzie w polskich podręcznikach trudno znaleźć różnicę pomiędzy generalnym gubernatorstwem utworzonym przez faszystowskie, nazistowskie Niemcy w Polsce w 1939 roku, a Królestwem Kongresowym, które, uwaga, miało polski język jako urzędowy, miało polską edukację, miało polską walutę, uwaga, miało polskie wojsko i miało polski bank centralny. I te wszystkie rzeczy zostały rzucone na szale w walce, która w tamtym czasie nie mogła być wygrana, bo nawet jakieś taktyczne zwycięstwa i tak skończyłyby się porażką. Polska była po prostu za słaba, a Rosja za silna. Kto tak naprawdę wtedy doprowadził do wybuchu
powstania. Tym razem byli to Anglicy. Anglia, często nazywana czwartym zaborcą Polski. Dlatego, że Anglicy świadomie parli do rozbioru Polski, bo uważali brak Polski, Rzeczpospolitej Polskiej na mapie jako czynnik bardzo mocno angażujący Niemców, Prusy w tym wypadku i uwaga Rosję i także Austro-Węgry do tego stopnia, że państwa te nie będą miały siły rywalizować z Anglikami w podboju całej reszty świata. Była to bardzo dobrze zaplanowana strategia. I kiedy w 1830 roku dochodzi do wybuchu powstania, w tamtym czasie Królestwo Polskie doskonale zyskuje gospodarczo na relacjach z Rosją i wypiera z tego rynku przedsiębiorców angielskich. To się bardzo nie podobało. Poza tym Rosja zmierza do Indii, chcąc rywalizować na jej terenie właśnie z Anglikami. Zorganizowanie tego powstania rozwiązuje Anglikom szereg problemów. Następuje zmiana wektora polityki rosyjskiej na znowu polską, czyli na rusyfikację Polski, zamiast na rywalizację z Anglikami. Polska będzie tą kartą, którą Anglicy będą grali przez wiele dekad, właśnie po to, żeby odwracać uwagę Rosji od Azji i od rywalizacji z Anglikami. To samo, drodzy Państwo, jeszcze nawet jeszcze bardziej, bo powstanie styczniowe to, drodzy Państwo, no jedna wielka pomyłka. To po prostu pójście tysięcy Polaków do lasu, często nawet z bronią białą, kompletnie bez sensu, bez żadnych najmniejszych szans na powodzenie tego powstania. O ile jeszcze w 1830 roku dysponowaliśmy regularną armią, mogliśmy parokrotnie tam Rosjan bardzo mocno pobić, to o tyle w 1830 roku to po prostu była demonstracja, której skutkiem była likwidacja resztek polskich instytucji w Królestwie Polskim, wzmożenie rusyfikacji, pozbawienie tak naprawdę Polaków kresów na zawsze. W tamtym momencie mówimy o tych dalszych kresach, które się pod pierwszej wojnie światowej nie znalazły już w granicach odrodzonego państwa polskiego. Po prostu to były te ziemie zabrane, które zostały już kompletnie zdepolonizowane w wyniku właśnie powstania styczniowego. Dostąpiło również utrata przez Polaków majątków, utrata przez Polaków też bardzo mocnej pozycji gospodarczej. Kto zyskał? Zyskali znowu Prusacy. Wiele wskazuje na to, że za powstaniem styczniowym stała pruska prowokacja, bo to Prusowie dzięki temu powstaniu kanclerz Otto von Bismarck doprowadził do wzmocnienia, odnowienia sojuszu rosyjsko-pruskiego, które zaowocowało w 1871 restauracją cesarstwa niemieckiego pod przywództwem Prus. Bez tego powstania, bez tej bezsensownej daniny krwi, Prusacy nie dostaliby zgody Rosji na restaurację cesarstwa. I teraz, drodzy Państwo, zastępuje kolejny kilkadziesiąt lat spokoju. Po raz pierwszy Polacy nie organizują powstania przez prawie ponad pół wieku. Znaczy prawie, bo to, drodzy Państwo, 1864-1914. Więc mamy pół wieku spokoju. To wystarcza, żeby zaborcy skoczyli sobie do gardeł. Brakuje polskiego zrywu narodowego, który przypomina im, że mają wspólny interes i oto skaczą sobie do gardeł. I co robi Józef Piłsudski? Słynny, moim zdaniem negatywny bohater historii Polski. Stara się w imieniu państw centralnych Austrii i Austro-Węgier i Niemiec wzniecić powstanie antyrosyjskie w Królestwie Polskim. Gdyby mu się to udało, to, drodzy Państwo, miałby dramat, bo wtedy Prusacy pobiliby Francuzów, a Polska nigdy by nie zmartwychwstała. Olanie przez Polaków wezwania do powstania powszechnego, słynne zamknięte okiennice przed pierwszą brygadą, przed legionami Piłsudskiego, zamykane przez Polaków z zaboru rosyjskiego, uratowały sprawę polską, dlatego że brak tego powstania sprawił, że doszło do wojny na wyniszczenie.
Prusacy, aby ochronić swoje majątki w Prusach i ochronić swoją wschodnią granicę, musieli odciążyć front francuski i Paryż ocalał, Francja ocalała, wojna potrwała 4 krwawe lata, podczas których Niemcy się wykrwawili. I to dopiero taka wojna, wojna na wyniszczenie, którą przegrała zarówno Rosja, jak i Niemcy, sprawiła, że polskie państwo mogło powstać. Dopiero to, gdyby wywołać powstanie w 1914 roku, nie przeżylibyśmy tego. Polski wysiłek militarny doprowadziłby tylko i wyłącznie do wzmocnienia najbardziej niebezpiecznego polskiego zaborcy, czyli Niemców, którzy dążyli do zgermanizowania polskich ziem. No, powiedzmy sobie, robili to w sposób dużo bardziej skuteczny niż Rosjanie, chociaż i tamci też mieli podobne intencje, natomiast Niemcy w tych swoich działaniach zawsze byli po prostu skuteczniejsi i bardziej metodyczni. Ostatnim oczywiście bezsensownym powstaniem to jest powstanie warszawskie, to jest powstanie, które nigdy nie powinno było wybuchnąć, które zorganizowała agentura rosyjska, sowiecka w polskich szeregach. Człowiek, który odpowiadał za decyzję parcia do powstania, Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, był rosyjskim prowokatorem, sowieckim prowokatorem, zwerbowanym najpierw w 1941 roku, złamanym podczas przesłuchania. Darowano mu to załamanie, myślano prawdopodobnie, że się pozbierał po tym, natomiast tego jego działanie, po tym jak doprowadził do przegranego powstania w marcu 1945 roku, wbrew rozkazom rządu w Londynie, Leopold Okulicki z 15 innymi przywódcami Polski podziemnej spotkał się ze zbrodniarzem Iwanem Sierowem, człowiekiem odpowiedzialnym za mordy na dziesiątkach tysięcy Polaków. Mając wiedzę o Katyniu, mając wiedzę o wszystkich zachowaniach sowieckich służb, podejmował negocjacje z Katami. To jest śmieszne, że ludzie, którzy rozgrzeszają powstanie warszawskie, są jednocześnie tymi ludźmi, którzy twierdzą, że w 1939 roku nie można było rozmawiać na temat, nie można było rozmawiać na temat żadnego sojuszu w 1939 roku z Hitlerem. To samo, drodzy Państwo, jest, jeżeli chodzi o kłamstwo związane właśnie z 1939 roku, że wojna z Niemcami była nieuchronna, że Polska musiała po prostu zostać zaatakowana przez Niemców z zachodu i przez Rosję ze wschodu. Nieprawda, Szanowni Państwo. Polska nie musiała tak skończyć. To była decyzja polityczna sanacji, która oszalała. Polska do 1938 roku zachowywała się jak sojusznik Niemiec. To znaczy, drodzy Państwo, zachowywała się, współdziałała z Niemcami. Na przykład to był jeden z większych głupot w rozbiorze Czechosłowacji w 1938 roku. Oczywiście Polska miała swoje racje, że Czechosłowacja, szczególnie Czesi, dokonali zaboru ziem, które miały być objęte plebiscytem i w 1920 roku po prostu zajęli Zaolzie zamieszkane w większości przez Polaków. I zrobili to dlatego, że przegraliby plebiscyt, a w tamtym czasie Polska była zajęta wojną z bolszewikami i pozycja Polski międzynarodowa i w ogóle jakakolwiek była słaba. Ale w tamtym czasie wchodzenie w spółkę z hitlerowcami, z Niemcami i dawanie im przede wszystkim dostępu do Czech było głupotą. Niemcy nie poprzestali na zajęciu Sudetów, ale przejęli całe Czechy. Powstał protektorat Czech i Moraw, a Niemcy przejęli cały sprzęt armii czechosłowackiej i wszystkie fabryki zbrojne. To było gigantyczne wzmocnienie armii niemieckiej. Od tego momentu, drodzy Państwo, Polska nie miała wyjścia, musiała być słabszym partnerem, wasalem Niemiec. Każda inna decyzja powodowała okupację i straty gigantyczne w Polsce, no, straty żywe. Ja przypomnę, że w wyniku II wojny światowej straciliśmy 19% terytoriów, 6 milionów obywateli, ogromny majątek. Straciliśmy tak naprawdę, drodzy Państwo, jeszcze niepodległość na pół wieku. To wszystko, drodzy Państwo, to jest konsekwencja błędnych decyzji. Najpierw nie należało wchodzić w żadne romanse z Hitlerem i bronić niezależności Czechosłowacji. Było to trudne, ponieważ Czechosłowacja przez całe 20 lat
swoich działań robiła niestety wszystko, żeby Polskę zantagonizować. Przedstawiała Polskę jako bękarta traktatu wersalskiego, który wcześniej czy później stanie się zarzewiem nowej wojny. No, pokusa była duża, ale w polityce międzynarodowej należy myśleć, a nie, drodzy Państwo, zachowywać się, jakby się nic nie wydarzyło i nie mogło wydarzyć, i po prostu brać rewanż przy byle okazji. No niestety tutaj nie ograniczono się po prostu, nie powstrzymano się od tej pokusy, co, drodzy Państwo, skutkowało stworzeniu strategicznej, dramatycznej sytuacji dla Polski. Dlatego, drodzy Państwo, decyzja w 1938 roku o porzuceniu Niemiec była już fatalna. W tym momencie w grę weszła urażona ambicja, ponieważ Niemcy obiecały Polsce protektorat nad Słowacją, taki jaki sami objęli nad Czechami. Ale po zajęciu Czech Niemcy powiedzieli, że nie wchodzi w grę jednak obietnica protektoratu nad Słowacją, że może być co najwyżej wspólny polsko-niemiecki traktat nad Słowacją. To doprowadziło sanację do szału, do osobistego błędu pułkownika Józefa Becka, który przyjął w marcu 1939 brytyjskie gwarancje, kontaktując się jednocześnie w ten sposób, że no, krótko mówiąc, przyjął te gwarancje i w ten sposób pchnął Polskę na drogę katastrofy wojskowej w 1939 roku z Niemcami. Nie było innej możliwości zakończenia tej wojny. I w 1939 roku w czerwcu Władysław Studnicki napisał książkę Ostatni dzwonek, taki wobec nadchodzącej wojny światowej, w której zawarł po prostu przepowiednie, że Polska tą wojnę przegra, Rosjanie zajmą wschodnie tereny, potem sojusznicy zachodni polscy, Francja i Wielka Brytania, zapłacą Sowietom polską niepodległością i polskimi terenami wschodnimi za pokonanie Niemców. I to są właśnie te największe kłamstwa, drodzy Państwo. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, to proszę o subskrypcję kanału i proszę o udostępnianie go jak najszerzej. A Państwu polecam magazyn Historia bez cenzury. To jest Putin Han. To jest Dlaczego Rosjanie zachowują się jak barbarzyńcy. To jest artykuł, który napisałem specjalnie dla Państwa. I to jest gazeta, której jestem wydawcą i jednym z autorów. W środku jest, drodzy Państwo, materiał, też sporo ciekawych materiałów, na przykład o Ronaldzie Reaganie, amerykańskim prezydencie, który, uwaga, mimo olbrzymich sympatii prawicowych i wolnościowych, był przez lata szefem związku zawodowego, jednego z najbardziej wpływowych związku zawodowego aktorów. I on doprowadził do jednego z największych strajków w historii tegoż związku, czy historii w ogóle Stanów Zjednoczonych, w wyniku którego amerykańskie wytwórnie filmowe podzieliły się pieniędzmi z aktorami, którzy dzisiaj są dzięki temu, no, mają majątki pod kilkaset milionów dolarów. Oprócz tego, jak Niemcy kradną nam Kopernika, prawdziwa historia pretensji niemieckich. No i, drodzy Państwo, też materiał o królu kasiarzy Spitzbürze. Polecam, historia bez cenzury. Szanowni Państwo, Państwu mówię, do zobaczenia.